Michał, jesteśmy po twoim kolejnym pojedynku. Szybkie zwycięstwo nad zawodnikiem z Rumunii. Spodziewałeś się tak łatwej przeprawy i tak szybkiej walki? Spodziewałem się twardej walki. Tak jak każdy, do każdej walki się tak solidnie przygotowuję i wychodzę do ringu, jakby to miała być wojna mojego życia. Tak. A że wszedł prawie prosty, tutaj luźno sobie zacząłem lewą ręką go rozpracowywać i walka się skończyła przed czasem. Michał, przed walką nie chciałeś rozmawiać o tej następnej walce, czyli twoim największym wyzwaniu, w walce z Ismailem Siwachem. Teraz chyba już możemy o tym porozmawiać. Już oglądaliście Ismaila? Oglądałem dwie walki jego przed tą walką, jeszcze sobie obejrzałem urywki. No co, będziemy się teraz na pewno przygotowywać do niego bardzo solidnie, zawodniki z innej półki, tutaj trenerzy wiem, że już się rozglądają za sparring partnerami, to będzie podstawa do tych przygotowań, także z Rafałem tutaj ćwiczymy cały czas bardzo solidnie i nad techniką i nad siłą, także czekam na tych sparring partnerów, no i będę na pewno przygotowany na 100% i wychodzę do tej walki i też ją wygrywam. Wiadomo, przy kontraktowaniu takich walk, kiedy zaraz następna ma nastąpić walka, ważne jest to, żeby nie złapać kontuzji. Wszystko u ciebie w porządku? Dzisiaj nic się nie stało w ringu? Nie, wszystko, całe szczęście jest w porządku, ze zdrowiem, także nic nie boli, łokcie nie bolą, łokcie się ładnie zagoiły, także z tym też nie ma problemu, jest wszystko okej. Okay. Teraz przygotowując się, robisz sobie troszkę odpoczynku, czy już prowadzisz ten cykl dalej, przygotowawczy, który zaraz poszedł przed tą galą? Teraz pracowałem 3 tygodnie, 2 treningi dziennie, bo się dowiedziałem o tej walce 3 tygodnie przed tą galą. Wprowadziliśmy od razu 2 treningi dziennie, teraz będę chciał sobie odpocząć ze 3-4 dni i zasuwamy od nowa. Są już jakieś pomysły na sparring partnerów, bo Siwak to taki dosyć lotny zawodnik, bardzo dobry technicznie. Jeszcze nie wiem, tutaj trenerzy będą na pewno szukać i myślę, że będą to konsultować ze mną i będę chciał jak najlepszych sparring partnerów. Dzięki. Dzięki.